Dlaczego warto organizować takie fora jak dzisiaj? Czego możemy się tutaj nauczyć? Jeżeli prześledzimy informacje w ostatnich tygodniach, miesiącach w mediach, no to wszędzie czytamy i słyszymy, że górnictwo to jest przeżytek, że odchodzi się od górnictwa, że górnictwo jest niepotrzebne. Natomiast w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Jeżeli spotkamy się na forum międzynarodowym z przedstawicielami różnych państw z Unii Europejskiej, spoza Unii Europejskiej, to widzimy, jak ważne są sprawy związane z wydobyciem różnego rodzaju surowców mineralnych na świecie, nie tylko w Unii Europejskiej. No i myślę, że dlatego warto się spotykać, żeby po pierwsze mówić o tym, że świat bez surowców mineralnych nie istnieje, bo źródła odnawialne wszystkiego nam nie zastąpią. Po drugie, bardzo ważne są te tak zwane surowce krytyczne, o których przed chwilą była mowa, na przykład węgiel koksujący, bez którego nie ma stali, a bez stali no to nie ma praktycznie żadnej dziedziny przemysłu. Po trzecie, warto zwrócić uwagę na ogromny postęp technologiczny i to, jakim mamy w chwili obecnej innowacyjne górnictwa. My w górnictwie mamy cyfryzację, robotyzację. To są kosmiczne technologie, które zostały sprowadzone częstokroć pod ziemię, a o tym społeczeństwo, nie tylko społeczeństwo, ale nawet i inne branże nie wiedzą. My posiadamy ogromny potencjał. Mamy górnictwo innowacyjne, które powinniśmy w dalszym ciągu w tym kierunku rozwijać, żeby było bardziej bezpieczne, bardziej wydajne i niewątpliwie jest i będzie ono nadal potrzebne.